Witam się mężki z tej strony Travel w kolejnym odcinku z Hardware 4 na motocyklu Case Redux jako Zjednoczone Syndykaty Ameryki. Tak to się obecnie nazywa. Oczywiście idziemy w Al Capone. Na razie tutaj oczywiście dostajemy dużo wsparcia od innych, że tak powiem, syndykalistów, ale to co bardzo chętnie bym sobie wziął, to jak najwięcej tutaj możliwości wsparcia i też usunięcia tych wszystkich złych rzeczy, które nas tutaj trochę atakują. Póki co musimy sobie wypełnić granice, też mamy oczywiste problemy związane z tym, że tutaj, że tak powiem, są przerwy w ich froncie, ale też przerwy w naszym froncie, więc póki my się tutaj ogarniamy, no to wszystko jest ok. Tutaj mamy jakiś front, który nie wiem po co powstał, ale dobrze, że go zauważyłem. No i póki co będziemy próbować jak najbardziej tutaj wszystko ogarnąć. Tutaj mamy tych, więc wysyłamy kompletnie na ten front, chociaż jedno nie musimy wysłać. No jak na razie sobie tutaj bierzemy wszystkie wsparcie, jakie możemy. Naprawdę tutaj jest mnóstwo tego wsparcia. Już nie mamy konwoi. No. No i będziemy powoli tutaj przejmować wszystko. Dobra, zabieramy to. Dobra, widzę, że tutaj możemy dosłownie przyjąć kawałek ziemi, więc bardzo chętnie. Nie, to nie musimy tutaj grać jak oni. No i tutaj niestety okupują Alaskę, ale wiemy o tym, że w przyszłości możemy tutaj przejąć. No i widzę, że tutaj jednak są jakieś jednostki, więc sobie tutaj wyślemy też te jednostki. No i jesteśmy atakowani, ale że tak powiem szybko możemy sobie to rozwiązać, tą sytuację, poprzez kolejne warstwy po prostu tych jednostek. Nie jest aż tak źle, więc nie powinniśmy się aż tak bardzo martwić. Oczywiście każda z tych frakcji później może jeszcze wybuchnąć w środku, więc hehehe. O, i się zdesantowali. Naprawdę nie sądziłem, że by chcieli się zdesantować tutaj. Okej, w takim razie wysyłamy resztę tego z Nowego Jorku. Tak, wesprzemy ich bardzo chętnie. I no i tak, na razie czekamy. Tutaj nasi sojusznicy dosłownie mają o wiele lepszą sytuację. Tutaj mamy strasznie dużo tych agentów. Może wybrać normalnego albo wybrać jednego z tych. Myślę, że tego weźmiemy i niech on tutaj w Waszyngtonie będzie. I rozpoczniemy na Waszyngton po pierwsze. Będziemy powoli tutaj ogarniać sobie. Więc niestety, ale tutaj bardzo dużo teraz się dzieje jakichś niepotrzebnych rzeczy. Więc sorry, jeżeli moje komentarze na razie nie są aż takie żywe. Myślę, że 16 dywizji z Illinois będzie na pewno znakomite. Oraz też się nam udało tutaj popchnąć ich, więc też możemy to wykorzystać. Tutaj im się udało. Okej, więc co się tutaj napisać? Myślę, że stabilność by się nam bardziej przydała teraz. No i możemy tutaj już pierwszą rzecz zrobić. Tu mi się podoba. Zyskaliśmy kilka nowych regionów. Więc póki co niech się tutaj nam zmienia. Tutaj możemy sobie zmienić gościa na jakiegoś z super atakiem. I on nie ma na razie jakichś fajnych rzeczy. I mamy kolejne z tych dywizji, a to są moje, które ja produkuję. Przypomniało mi się, bo ja produkuję śmieciodywizję. Tak, to jest oficjalna nazwa, śmieciodywizję.
ponieważ one mi się mogą przydać w przyszłości, oraz też tutaj możemy zrobić już jeden wielki front. Się to nam przydało, wy macie. Wy też macie. No i chodzi o to, żebyście się rozeszli po tym. Gdy już tutaj sobie ustawimy te wszystkie dywizje, to może będziemy mogli się skupić na produkcji lepszych. Ale my mamy kolejne dywizje. Więc jak to zawsze bywa, śmieciodywizje idzie do boju. No i myślę, że śmieciodywizje możemy przestać produkować aż tak bardzo. I zaczniemy produkować super dywizje. Więc zmienimy sobie. Nie możemy zmienić. Ok. W takim razie niech się produkują super dywizje. I spróbujemy tutaj, bo tych możemy zmienić. Ale chyba aż tak bardzo niepotrzebna nam jest ta zmiana. Na razie sobie dajmy te rzeczy, które chcemy, żeby miało. Tyle możemy. I możemy coś tutaj zrobić, więc tak, radio na pewno. I kolejne itemki, to jest fajne zawsze zdobyć. Nie ma jednej dywizji, więc wyślijcie. Rozwijmy masy i jest pytanie, czy możemy coś porobić. Nie wiem, Mega Easy, pójdźcie i wy też. Można oczywiście mikro tutaj porobić, ale można po prostu iść na masę. I przez to, że tych tutaj mamy, to będzie nam ciągle psuło front. Ale z czasem powinniśmy sobie brać. Ok, możemy kolejne śmieciodywizje wziąć, więc weźmiemy sobie z daleka jakieś śmieciodywizje. No i powoli tutaj zdobywajmy jakieś. No niestety tutaj trochę padł. Tak, damscy żołnierze. Ciekawie to brzmi. Okej, kolejne dywizje. Oczywiście to, co byśmy chcieli, to czekaj, nationalist jest Constitutional Army. Tak, to w to pójdziemy. I powoli tutaj będziemy zdobywać. To nie jest też takie ważne. Tak powiem, możemy też wyłączyć. Ok, establish CIA. Po pierwsze nie, bo to wtedy oznacza, że nie będziemy mogli oczywiście pewnej osoby zdobyć. O, i tutaj mamy oczywiście i oczywiście tutaj przyjmiemy pomoc od pana Al Capone. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy pierwszą rzecz. Więc jeżeli po pierwsze my zrobimy to, bo to jest oczywiście fajne. I pytanie jest takie, jak to było? To było shift click to add this quick. Ok. Więc oczywiście co później robimy, no to to zróbmy. Chociaż bym powiedział inaczej, bym powiedział, o tak zróbmy. Tak. Myślę, że piercing w przyszłości się przyda. No i tak to pójdzie. Ok, więc już zrobione. Mamy kolejne fabryki. Tutaj widzę, że bandyci dołączają do wojny i też Nowa Anglia chyba coś zrąbała w tym samym momencie, więc kolejne fabryki niech idą na NATO, kolejne fabryki pójdą na tą broń, a tutaj widzimy, że już tak nie jest potrzebne, więc możemy sobie zmniejszyć i mam jakiś właśnie, o, elitarny dywizji Al Capone, to mi się podoba. No, Nowa Anglia postanowiła umrzeć. A my tutaj sobie polepszyjmy sytuację z... no tak, dziękujemy. My sobie polepszyjmy tą sytuację. I widzimy, że no,
konstytucjonalna Ameryka nie wygrywa, nie idzie jej zbyt dobrze. Musimy powoli tutaj zmieniać sobie. No, powiem szczerze, też nie jest jakieś mega ważne takie patrzenie na mikro w tym dlatego, że po pewnym czasie po prostu wiadomo, kto jest silny, kto nie jest silny i z łatwością można po prostu tutaj wszystkich wykorzystać. Dobra, wykorzystajmy tego. Tego zmienimy sobie. Tego gościa i tego też sobie zmienimy. Chodzi o to, żeby dostać jakiś gości z Terytamy do ataku. Czy nas odcięli? Chyba tak. Część została odcięta. A jak to wygląda z samolotami? No, samoloty są. Samolotów nie ma. Naprawdę tutaj żadnego lotniska nie mamy. Mamy to lotnisko. Wyślemy to tutaj, ale nie sądzę, żeby coś nam pomogło. No i teraz w główną mierze, no Nowa Anglia to postanowiła, że umrze. Poszli w jakieś dziwne coś. Okej, możemy 13 z Ohio wziąć, więc może weźmy tych 13 z Ohio. O i tutaj widzę, że tutaj znowu nam wracają. Dobra, więc tak, jeżeli możemy, no to tak, to jest ok, to jest ok. To jest w miarę ok też. Tutaj by się przydało też jakiś. To nie byłoby fajne, ale myślę, że Oliver Law, czyli ten gościu, będzie lepszy. Ok, co tutaj możemy? No, możemy coś, ale warto może jednak broń pójść. I tutaj kolejna. Nawet nie czytam, to jest po prostu zbyt dużo do czytania. To jest normalnie jak z Finlandią na podstawce. Znaczy się na podstawce, w sumie to jest podstawka tam, dali część. Że tam strasznie dużo jest czytania i nikomu się nie chce tego czytać. Okej, okay, tutaj jakieś też. America's Jubilee Girls. Boję się, że powiedziałem coś złego, ale tutaj mamy jakieś 5 dywizji, więc tutaj wysłamy. W ogóle bez doświadczenia, ale wiadomo, trzeba wysłać. Okej, co tutaj mamy? Kolejne. Ja tutaj mówię, ja tutaj ulepszam jak na razie to, co uznaję, że będzie dla nas ok. Dobra, dobrze wybraliśmy, ok. Co tutaj jest? Push mamy tak, na razie jeszcze to, więc jeszcze tego nie porobimy. 12 dni, wow, to szybko. No, widzę, że sytuacja tutaj się jest ustabilizowana. Więc jest ok. Tutaj Nowa Anglia znowu rządzi ten sam gościu. Wszystko tutaj jest ok, a my no nie możemy jeszcze wybrać tego, to nie jest, więc na razie tutaj weźmy. To sobie wyłączmy na chwilę. I pytanie jest takie, czy wszystko jest ok? No oczywiście, że tutaj trochę byłoby można było, ale tutaj oczywiście sobie woli usuwamy ich, więc to jest w sumie dobrze. Mamy kolejne dywizje. Teraz w takim razie sobie tego generała odetniemy. Ten w ogóle nic mu się nie dzieje, więc trochę słabo jest. I tego gościa. Więc teraz wielkim frontem zaatakujemy. No i tutaj powoli widzę, że się nam udaje zemknąć. Możemy zawsze wysyłać jakieś dywizje tutaj. Powoli nam już brakuje regionów, skąd możemy pobierać dywizję. A teraz jakaś produkcja, no i jedna fabryka w porównaniu z tym, ile mamy, no to nie jest aż tak dużo. I co tutaj mamy? Tutaj zawsze byłoby fajnie mieć logistik. To akurat pomaga. Dobra, co to? O, ale mamy dużo tych bonusów, naprawdę. Tutaj jest dużo tego. Myślę, że jednak na razie damy tu. Chodzi o stabilność.
nadal stabilność mamy mało, więc sobie zawsze będziemy ją boostować. Mam jakieś wieże. Nie wiem dlaczego się nam możemy wybrać ich. Ale w takim razie wyślemy tu. A, bo to jest jakaś armia, która w ogóle nie wie, że ma rozkaz. Dobra. Naprawdę jakaś armia nie wie, że ma rozkaz. Okej, tutaj wyślemy. Okej. Myślę, że to nie jest jeszcze dobry czas zaatakować ich. Ale jeżeli dacie mi kilka dni, to będzie dobry czas. Bo tak naprawdę oni padają, a my dosłownie możemy wysłać kilka armii na ten front. Okej, szybko, szybko, szybko. Ile jeszcze dni tego? 7 dni. Okej. Tak, New Jersey, znakomicie. My oczywiście atakujemy, bo... No, dlaczego nam zaufaliście? Dosłownie my i tak mieliśmy was zaatakować w przyszłości. I tego gościa sobie damy. Wiem, że zawsze mogłem sobie dać kogoś innego, ale... Okej, niech już on będzie. Szukam tak naprawdę gościa, który nie ma jakichś fajnych traitów normalnych. I pytanie jest takie, gdzie ich wysłać. Na razie będziemy wysłać ich na front zachodni. I myślę, że damy przeciwko tym. Tak, to będzie dobrze, żeby sobie trochę zwiększyć. Jak na razie niech się tutaj wszystko polepsza. Możemy kolejne jakieś ulepszenia zrobić. Nie wiem, to w takim razie to róbmy. Tutaj chyba nam się udało zmniejszyć. Na razie ci... No z nimi mamy trochę problemy. W sumie trochę słabo to robimy, dlatego że jest dosłownie tutaj przerwa. Zdobyliśmy Waszyngton w chwilę. Pokonaliśmy ich chwilę, dosłownie. Okej, dołączcie do tej armii. Nawet nie wiem, co się stało. Wjechaliśmy w Waszyngton i się skończyło. Okej. Sentencing of the pre-war capitalist politician. Szczerze nie pamiętam, to raczej mało co dla nas znaczy, ale chodzi o to, że chcę się dowiedzieć, co tak naprawdę Al Capone będzie, którą ideologią będzie. Naprawdę nie mogę znaleźć Al Capone. O, jest. Al Capone, on jest totalizm. Okej. Dobra, kolejne dywizje. Wysyłamy je na ten front. A tutaj oczywiście dajemy dalej to i zbieramy kolejne dywizje. No i kontynuujemy naszą wojnę. Naszą znakomitą wojnę. O... Nie, o niepodległość. Tutaj powoli przejmujemy. I możemy zwiększyć rozkaz. Jak to wygląda tutaj teraz? My się bijemy? Czy... No... W dwustronnie, że tak powiem, jest. Okej, co tutaj nam się... Artyleria. Dobra. Więc na razie sobie bierzemy to do produkcji. Tutaj...
Tego nie zrobimy. No i już. Okay. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda z naszym. Mamy już drugi poziom, więc to mi się podoba, że mamy już drugi poziom. Nice. Okej, okay, w takim razie. No, to już robimy. Wow, już prawie zrobiliśmy prawie wszystko do tego. A my tutaj mamy kolejne dywizje, więc wysyłamy i oczywiście patrzymy, co tutaj mają. Możemy mu dać to. Ty możesz dać, dostać o to. Tutaj coś jeszcze mamy. Infantry Expert to znakomicie, nie powiem. No i dalej patrzymy, co tutaj mamy. To się nam odblokowało, więc fajnie. No, spróbujmy mieć lepszą broń już przed czasem. Zawsze to jest znakomicie mieć lepszą broń przed czasem. No i chyba wracamy tutaj, bo dosłownie raczej już nie mamy nic tam do roboty. No więc tak, powoli nasz plan tutaj wszystko wypala. Tutaj powoli sobie pozbywamy się niepotrzebnych, że tak powiem, osób. I powoli się tak naprawdę ogarniamy. Nie powiem, jest bardzo dobrze, jesteśmy dosyć silnej, na silnej pozycji. Zdobywamy te jednostki, więc to też jest dobrze. Też oni są w ogóle zaskoczeni tym, co się stało, więc to jest dla nas fajnie. A tutaj tak naprawdę my to zrobiliśmy. Co tutaj jest? Koniec wojny, więc teraz róbmy sobie powietrze. Bardzo chętnie bym sobie trochę dostał. I jakieś tutaj jednostki. Widzę, że musimy sobie porozdzielać. Okay. Tak, ty dołącz do tego frontu, bo widzę, że ty nie masz. No i powoli się nam otworzą te dywizje, które robiliśmy. Myślę, że moglibyśmy je trochę zacząć edytować do takiej możliwości, jakie ja chciałbym je mieć. Więc na razie niech się ta artyleria porobi. Musimy wyprodukować tylko 3000 artylerii, to jest mało. Nie wiem. Myślę, że mało później będzie. Ale jak na razie wszystko ładnie wygląda. No wszystko się zgódźmy. Nie jest tak, że my później będziemy chcieli przejąć cały świat. Co nie? Okej. Okay. No naprawdę nam się ładnie ten front porobił. My jesteśmy w wojnie ze wszystkimi. Oni nic nie chcą przeciwko nam, więc to jest fajne. Bomber Command. Myślę, że jednak nie, to byśmy poszli. To zawsze fajnie mieć. I możemy spuszować nacjonalistów, to zawsze fajnie brzmi. Pytanie jest, dlaczego niektóre statki sobie stoją. Już wiemy, no, dostajemy od... Zawsze się zastanawiam, gdzie to jest. Nigdy nie mogłem z tego znaleźć. Gdzie jest to Revolutionary Bandit State? To jest to. Okej, okay. Kolejne dywizje. Bardzo chętnie. I tutaj widzimy, że kolejne dywizje też możemy zdobyć. Okej, okay, więc powoli tutaj wszystko zdobywamy. Też ważne jest, żebyśmy mogli jak najwięcej tutaj porobić. Air Force Traditionalist czy Second Draft? The Rebel Girl. Women in your country are allowed to become military pilots. Jest coś takiego. Ja wiem, że jest takie coś, że zwiększa możliwość pojawienia się kobiety jako przywódcy. Ale, że tak powiem, nawet nie wiem, po co to jest zrobione.
Dosłownie oba nie są jakieś mega ważne. Więc będziemy próbowali po prostu zbalansować to wszystko. Nasze dywizje dosłownie dochodzą tutaj. Nie powiem, powinny pójść bardziej na południe niż tutaj atakować. Przynajmniej tutaj wszystko zmniejsza, więc to też jest fajne. No tak, jak sami widzicie, to czasami po prostu dywizje przychodzą znikąd. Więc fajnie. Ale my musimy też ogarnąć tutaj wszystko sobie. Okej, mamy już maksimum, więc będziemy dalej ciągnąć to. W sumie ja zawsze mam takie przeświadczenie, że lepiej robić to na tych regionach, bo później wiadomo, że na przykład dockyardy będziemy chcieli mieć i wtedy, wiecie, i wtedy po prostu nie mamy miejsca. Chociaż później wiadomo, że jest na odwrót, bo się po prostu przyjmuje cały świat. Ale myślę, że na razie o tak porównamy. Jeżeli chodzi o samoloty, nie widzę, żebyśmy od dawna mieli. Oraz też myślę, że to było słabe, że nie robiliśmy przez dłuższy czas. Ale myślę, że na tym zakończymy. Tutaj Iowa przeszła do nas. I Oa. Ale tutaj możemy też dużo porobić, na przykład zdobyć ten bonus do Breakthrough. Jak sami widzicie, jesteśmy na dosyć dobrej pozycji. Nie widać, żeby ktoś był przeciwko nam, na jakimś przeciwnikiem. Powoli też zdobywamy te lepsze dywizje. I jeżeli będziemy mieć już tę artylerię na dobrym poziomie, no to po prostu oznacza, że wiecie, że już będziemy wygrywać. Bo dosłownie wygrywa się tą grę artylerią. Okej, więc był z wami Trakol w Hardzowaniu 4. Jako Zjednoczone Syndykaty Ameryki. No to cześć.